Mimo, że do tej pory dowiedzieliśmy się bardzo wielu rzeczy o ludzkim ciele, to nie wiemy jeszcze wszystkiego. Oto 30 ciekawostek, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia. Sprawdźmy, jak dziwaczni jesteśmy. 1. Usta przeciętnego człowieka produkują około 1 litra śliny każdego dnia. 2. Słowo mięsień pochodzi od łacińskiego terminu mała myszka, czyli to, co starożytni Rzymianie uważali, gdy napinane były mięśnie bicepsa. 3. Ludzkie serce bije ponad 3 miliardy razy podczas średniej długości życia. Przepompowuje w tym czasie około 180 milionów litrów krwi. 4. Serce człowieka jest tak mocne, że mogłoby wypompować krew na przynajmniej 9 metrów w górę. Mięsień sercowy jest najsilniejszym w organizmie, ponieważ musi on dostarczyć krew do każdego zakątka ciała, w tym oddalonych palców u nóg i stóp. 5. Ludzie są jedynym gatunkiem, o którym wiadomo, że się robieni. 6. Guzek Darwina, inaczej zwany guzkiem małżowiny, to zgrubienie w tylnej, górnej części obrąbka małżowiny usznej, będące cechą wrodzoną, obecną u około 10% ludzi. U większości ssaków stanowi koniuszek małżowiny. Nazwa pochodzi od Charlesa Darwina, który podał go jako przykład szczątkowego elementu anatomicznego, a zarazem dowód na wspólne pochodzenie wszystkich naczelnych. 7. W żołądku znajduje się związek chloru i wodoru. Kwas solny, inaczej chlorowodorowy, to bardzo silnie żrący związek służący do trawienia białek poprzez aktywowanie enzymów trawiennych. Jego stężenie w żołądku umożliwiałoby rozpuszczenie w nim żelaznego gwoździa. 8. Szerokość kątowa ludzkiego pola widzenia, jeżeli wliczymy ruch gałek ocznych i widzenie peryferyjne, wynosi około 200 stopni. Nawet bez ruchu gałek ocznych, ludzkie pole widzenia rozciąga się na ponad 180 stopni. Jesteśmy w stanie kątem oka dostrzec rzeczy, które znajdują się nieco za nami. Gdy pozwolimy na ruch gałek ocznych, pole widzenia wzrasta do około 200 stopni. 9. Nietolerancja laktozy to częsty powód omijania mleka i nabiału. Laktoza to dwucukier, który stanowi około 2-8% mleka. Nietolerancja laktozy nie ma podłoża alergicznego. Jest to niezdolność do jej trawienia wywołana zanikiem odpowiedniego enzymu trawiennego, laktazy. Funkcją laktazy jest rozkładanie laktozy na przyswajalne przez organizm glukozę i galaktozę. 10. Żadne inne zwierzę na Ziemi nie ma tak wysokiej umieralności okołoporodowej jak człowiek. 11. Tak jak odciski palców, każdy z nas ma inny odcisk języka. Jednak z powodów higienicznych raczej nie będziemy używać go do identyfikacji. 12. Człowiek średnio mruga około 20 razy na 60 sekund, czyli gdy zsumuje się wszystkie mrugnięcia, w ciemności spędzamy ponad godzinę dziennie. Mózg na szczęście tak przetwarza informacje, że wypełnia przerwy zajmowane przez mrugnięcia. 13. Gęsia skórka jest pozostałością ewolucyjną po naszych przodkach i służyła nam do stroszenia włosów i ochrony przed zimnem, gdy mieliśmy ich więcej. 14. Ludzkie DNA nie opiera się tylko na naszych poprzednikach, ale zawiera także elementy pochodzące z innych organizmów. DNA człowieka posiada przynajmniej 8 genów retrowirusów, które pełnią ważną funkcję w reprodukcji, chociaż są dla nas całkowicie obce. Równocześnie człowiek ma DNA w 50% podobne do banana. 15. Pojemność ludzkiego pęcherza ma od 600 do 800 ml, ale potrzeba udania się do toalety pojawia się już w momencie, w którym pęcherz wypełniony jest 100-200 ml moczu. W miarę pojawiania się większej ilości moczu, ścianki pęcherza rozciągają się. 16. Ból głowy zamiast wymówki powinien zachęcać do seksu. Podczas seksu wydzielają się endorfiny, które mają działanie przeciwbólowe. 17. Mózg nie odczuwa bólu. Paradoksalnie, mimo iż jest ośrodkiem odczuwania bólu, sam nie posiada receptorów bólu. Mózg jedynie zbiera informacje o tym, że dzieje się coś niepożądanego w naszym ciele. 18. Jeżeli chcesz zmarszczyć brwi, musisz uruchomić 43 mięśnie, a żeby się uśmiechnąć, 17 mięśni. Do wykonania jednego kroku aż 200, zaś do utrzymania ciała w pozycji pionowej aż 300 mięśni. 19. Nigdy nie oddychamy pełną piersią. Większość z nas oddycha głównie jedną dziurką od nosa, więc oddychamy tylko na 1/3 lub 2/3 naszych możliwości. Nie mamy wpływu na to, która dziurka nosa w danym momencie nie będzie przepuszczać powietrza.
20. Średnio ciało ludzkie zawiera taką ilość siarki, która zabiłaby wszystkie pchły na średniej wielkości psie. Zawiera taką ilość węgla, która pozwala na wykonanie 900 ołówków, ilość tłuszczu do wykonania 7 kostek mydła, fosforu do zrobienia 2200 główek zapałek, a żelaza do wykonania małego gwoździa. Natomiast ilość wody w naszym organizmie pozwala na napełnienie dwóch 20-litrowych kanistrów. 21. Ludzki włos może utrzymać ciężar o wadze 3 kg, a przeciętnie tracimy około 200 włosów dziennie. 22. Potrzebujemy przynajmniej 1500 kalorii, by utrzymać funkcje życiowe. Na przykład serce w ciągu godziny pracuje tak, by wyprodukować równowartość energii potrzebnej do podniesienia ciężaru o wadze niespełna tony na wysokość 1 metra. 23. Najtwardszą częścią ludzkiego ciała jest szkliwo na zębach, a zęby są jedyną częścią ludzkiego ciała, która nie jest w stanie sama się regenerować. 24. Rozmawiając z kimś, nie warto spuszczać wzroku. Nie bez powodu mówi się, że człowieka można poznać po oczach. Otóż w momencie, gdy darzymy kogoś negatywnymi uczuciami, lub wręcz przeciwnie, uczucie to jest bardzo pozytywne, twoje źrenice się powiększą. Wpływa na to autonomiczny układ nerwowy, nad którymi nie mamy kontroli. 25. Mówi się, że tylko niektórzy są wzrokowcami. Ale okazuje się, że u każdego dorosłego człowieka wzrok odpowiada aż za 80% informacji, które przyswaja mózg. Zaś w pamięci najdłużej pozostają bodźce odbierane przez zmysł węchu. Naukowcy twierdzą, że istnieje pamięć zapachów, dzięki której można przywołać wspomnienia sprzed wielu lat. 26. Kciuk ma tę samą długość, co nos. 27. Jeżeli przeciętny mężczyzna nie goliłby się przez całe swoje życie, to w dniu śmierci miałby brodę długości 4 metrów. Rośnie ona średnio 0,6 mm na dobę i w ciągu roku może dojść nawet do długości 20 cm. 28. Mózg zużywa 40% tlenu, który dostaje się do krwiobiegu. 29. Nieprzerwana czkawka może trwać najdłużej 65 lat. 30. Strzelanie palców czy pleców to pękanie bąbelków gazów w płynie otaczającym nasze stawy. I to już niestety wszystko w tym materiale. Jeżeli posiadasz jakąś ciekawostkę, której nie wymieniłem wcześniej, to zachęcam, byś podzielił się nią ze mną w komentarzu. A tymczasem dziękuję bardzo za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym materiale.